Ej, słyszałeś, Kamil? Słyszałeś o takim gościu jak Iwan Niczypuruk-Jebiewdenko? Siemanko, moi drodzy, tak jak widzicie, zaczynamy oporowy dzień. Auto jest załadowane. Dziś ze mną jest nasz serdeczny kolega. Siema. Zastępuje Michała. Tak więc my wędrujemy do celu. Jeszcze mamy 1,5 godzinki drogi. Zobaczymy się już na miejscu, na spokojnie. Także do zobaczenia w dalszej części filmu. Hejo. Siemanko, po krótkiej przerwie, moi drodzy, właśnie dotarliśmy na Oldzie Frikę Ulan Majorat. Za chwileczkę będziemy się rozładowywać. Drodzy, jesteśmy po przerwie, nowe już wiemy co i jak. Panowie bramy otworzyli. No i dobra. Teraz akcja rozładunek. Tam deseczka jest. Kamilu, jeśli mógłbym prosić, byś wyłączył światełka. To jest Piotrek. Piotrek, siema YouTuber. Siema YouTuberzy. Ja tam szykuję to już 630. Kamil, to czekaj, rozpina, ja wskoczę we górę i będę zwijał. YouTuberzy! Kamilu, przyjacielu mój, jak ci się podoba dzisiejszy dzień pracy? Jest bombowo. A wieczór jeszcze bardziej będzie. Wieczór będzie lepszy. Wieczór zapowiada się piątkowy dobrze. Ej, słyszałeś, Kamil? Słyszałeś o takim gościu jak Iwan Niczypuruk-Jebiewdenko? Mamy czas, a kto nas goni? Napisane głodny. Głodny? Głodny. Tylko co wyjechał z domu, już za żarciem się rozgląda. Nie było czasu w domu. O, tak widzicie, moi drodzy, nie udało się nagrać załadunku. Ale pokażę wam, jak wygląda i co mamy na lawetce. Mamy bardzo ciekawy model Jelonka, model 7R290 drugiej generacji. Te skrzynie, bodajże, jak dobrze pamiętam, R29. I na bardzo szerokim, powiem wam szczerze, ogumieniu. Dobrze, że jest oznakowany tablicami. Nie musieliśmy my zakładać tablic, ale jest naprawdę szeroko. Więcej nagram wam, coś opowiem może na placu, będziemy już na miejscu. Tak więc mamy 160 km do rozładuneczku, tak więc my ruszamy. A porozmawiamy troszeczkę może o nim na placu przy rozładunku. Także trzymajcie się, morki. I do zobaczenia później, hej. No to, moi drodzy, właśnie docieramy na oddział Frikę. Zrzucamy tego pięknego jelonka i ładujemy jeszcze na szybciutko wóz poszowy do klienta. Tutaj już w okolicy, nie? I tak na zakończenie pracy z firmą Frikę. Ten piątkowy dzień. By było wszystko, ale spokojnie, nie martwcie się, jeszcze dziś nie kończymy pracy. Bo jak zawsze jest piątek, to w piątek jest najwięcej pracy. Nie da się tak łatwo w piątek wcześniej skończyć. Piąteczek, piątunio! Tak jest. Kamil, już impreza. W głowie już tryb impreza. Już by tańczył, bawił się i śmiał. Zaraz troszeczkę wjedziemy.
Trzeba czystym do takiego ładnego ciągnika wsiąść. No i moi drodzy, jesteśmy na pokładzie John Deere'a 7R. No ale coś pięknego, słuchajcie, coś wspaniałego, jak pachnie nowością w sprzęcie. Dam mu chwileczkę, żeby złapał temperatury. Zarzucimy napęd wszystkiego. Kamil ładnie pokazuje. Powiem wam szczerze, że ta kierownica jest bardzo wygodna. Jest tak mała, fajna, jest kurczyk, nawet może mniejsza w samochodzie. A tu już przygotowania załadunku paszowozu. Boguś, gdzie mogę zaparkować? Szukamy miejsca na niego. No nie ma. Patrzcie, widzicie, jak bardzo ładnie plac zaopatrzony jest. Skrzynia bodajże, moi drodzy, nie wiem dokładnie, nie chcę kłamać, ale bodajże jest E29. Mocne hamulce. Aż ładnie pachnie, ojej. Bardzo duży ciągnik gabarytowo, seria 7, ale i bardzo dobrej widoczności. O. I przejażdżka dobiegła końca. Dobra, idziemy dalej. Nie czas na ciągłe przyjemności. Co tam, chłopcy? Cenek, czas! Time! Patrz tutaj, czy dobrze i... O, to trzeba ją przestawić. Spoziomować jeszcze raz, ty widzisz? Tak jak jedziesz, to dawaj na razie. Tak jak jedziesz, teraz. Weź się staj z boku, Kamil, żeby... Stój! Daj trochę! Ja rozsunę! Boguś! Dawaj! Dobrze jest. W drugą stronę kierownicą, Boguś, o tak o jedź, dawaj, tak o. Dawaj.
Dawaj, dobrze jest. Boguś, teraz jesteś na górze, przesuń się teraz w moją stronę, o tak ono. Która strona? Dobrze jedzie, tak jak jedzie. Dobra, dobra, i się prostuj teraz, no. Dobrze? Teraz się w tą stronę? W lewo, w nie, nie, w tą, w drugą, w tą. W tą, Boguś, koła, w tą. No i dobra, Boguś. Czekaj, na jazdy zabierzemy, nie wjeżdżaj na jazdy, my je zabierzemy. Podnieś do góry. Zrobi trochę. Dobra. Daj do góry jeszcze. Wiem, moi drodzy, że nie powinienem pod zaczepem przechodzić, wiem, wiem, ale ja troszeczkę zacytuję Jarka Ogarka. Pokazuję, jak wam nie robić, żebyście tak nie robili. Dobra, niech to na razie leży. No daj delikatnie. Nie wyciągajcie na razie, może ja go złapię, poczekajcie. Złapiemy go, poczekaj Bogu chwilę. Na styk. Uważaj. A więc, moi drodzy, my już gotowi do trasy. Widzicie, wóz paszowy załadowany. I pędzimy do klienta z nim. Do zobaczenia na rozładunku. Oczywiście, jak pozwoli gospodarz nagrać. Na razie. Właśnie, moi drodzy, dotarliśmy do gospodarza. Jak? Zaraz zobaczymy. Tu zjechać? Tak. Co na drodze? Na drodze. Dalej, tutaj do ściany. No, bliżej, bliżej. Dawaj na prawo, dawaj na prawo. Bo nie przeszkadzać na drodze. No i dobra, jest to. Dawaj poziom do góry. A ja idę, zaczynam rozpinać. Troszkę przerwy. Bateria wzięła ducha. Dzień dobry. Dzień dobry. Poszanowanie. Witam. Belkę do dołu, dasz radę, czy nie? A to chcesz tabelkę go wziąć, czy nie zaczep?
Że na belkę uczepić? A to czekaj, jak na belkę chcesz uczepić to? Żeby wyciągnąć go? Ja bym normalnie może uczepił go na zaczep. Najwolny bieg jakiś i od razu jedź, cały czas teraz już jedź. Bo tam jest ta styk, żeby ci się nie cofnął, sprzęgła nie wciśnij. No daj trochę szybciej. No. To Jesus. Daj delikatnie do tyłu. I teraz do przodu. Daj jeszcze delikatnie do tyłu. Dobra, 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 dobra. I teraz tak i z gestem. I jeszcze raz do tyłu. Dobra, 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 dobra. I tak gazu do przodu. Trzeba pociągnąć, kurwa, do przodu. Trzeba drugim pociągnąć, nie wytrzeć. Może lepiej tym niż lino, bo tym się nic nie stanie. Lina strzeli, to szybę wybije zaraz. Zawiesiem. O, tutaj o nawet, dawajcie. No to czekaj, dawajcie tutaj. Odstawaj z powrotem. A ma stworzeń jakiś, żeby na dół przesadzić? O, dzień dobry. No to nie był wcale zaciągany chyba. Jedź powolutku. Kurwa, przejdzie ona? Może na styk? Powoli tylko. Dobra, jedź, 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 dobrze jest. Niżej, tak. Dobra, może przypnik na jazdy, czy nie pobiegnie? Nie, teraz jeszcze pójdę się na zjeździe. Tam dobrze trafia? Teraz poczekaj. Poczekaj. No i dobra. Który? No pewnie, że depnę. Moi drodzy, jak widzicie, dalej jesteśmy w pracy. Piątek nie może boli. Tak więc działamy oporowo. Nie ma, że boli. O, razem z przyjaciółmi. Razem z ziomeczkami. Nie, ziomeczki. Nie, ziomeczki. Dawaj, my tu zaczepim, ty idźmy stąd. Nie denerwuj. No bo to idę stał tam. O. Panie Jacku, to nagrywa! Co tam panowie powiedzieć ciekawego? Pogoda nie dopisała. Gdzie poszedł? Ar, przerwa nawozowa. Pogoda nie dopisała. To ten mały jeszcze, dawajcie jeden tutaj. Może tam położymy dwa. Wzdłuż dziubek wejdą. Tak? No to powiem, no machaj mu. Nie, no. Tak by weszli tam, ale nie na to tego wejdą, no nie? I ten by przed. Ja właśnie to bym położył na ten i by się chyba układał tylko na ten. Ale... Chłopaki już się kłócą, już! No bardzo dobra robota. Ty chłopaki, ale weź będzie coś na boku łoście, bo tak na lewą stronę będzie ciągnęło. Weź do góry, powiedz, że poniósł, Rafał. O, dobra. Trochę ten nie położył. O. Ramki się rozłożą. Dobra, jeden. Tego przednie, dawaj do przodu tutaj. Wałek? Pochwij ten, no. Że podsunąć go? O, dobra. Weź Marcin, wskocz tam, zapinaj. Albo Łukasz, weź któryś tam wskocz. Ja już tam nie będę podchodzić tam.
Ale tam na wałach. Tylko zapinaj, przejdź z tamtej strony. Albo po wałach, albo dobra, chuj, nie idź, bo zaraz się ktoś stanie, Marcin zaraz je przejdzie. Już ja jestem, tylko to za... Haczyki zapinaj za... Przez wał, tego, tu sobie tego to przez górę dawaj, o. Całego, przez ramkę aż, o tak o, połóżcie go, o, i przez ramkę. Dawaj tutaj obok go. Pod tym kątownikiem, o, tak, cofnij o, tak. się, o tak, o, pod tym kątownikiem, tak, i do dołu teraz. Czekaj. Może być tylko skręcony tutaj haczyk? Może być trochę. I tam weź zaczep kolejny. Tak.